Zapraszam do Księgi Kohelety, do czego właściwie, do kilku rzeczy naraz. Tytuł musi być, żeby nie było, że nie ma. Tytuł dzisiejszego rozważania brzmi Kohelet i jego brat Abel. Kohelet i jego brat Abel. Za wymyślanie tytułów kiedyś dostanę Oscara. Czytamy 8 rozdział, wiersz 14. Już wiemy, że możemy użyć słowa hevel, nie musimy pisać marność, bo to będzie znacznie więcej. A więc jeśli pozwolicie, zamiast marność będziemy wstawiać hevel. Istnieje hevel, który się dzieje na ziemi, mianowicie taki. Są sprawiedliwi, którym się odpłaca, jakby byli bezbożni i są bezbożni, którym się odpłaca, jakby byli sprawiedliwi. Pomyślałem sobie, to jest hevel. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, kiedy pochylamy się nad Twoim Słowem i sprawby ono dzisiaj do nas przemówiło tak potężnie, jak Twoje Słowo, bo Ty posyłasz je i ono nie wraca do Ciebie bez owocu. Ty posyłasz to Słowo, które jest jak kruszący młot, kruszący skały, jak ogień, który rozpala i nie pozwala zasłonić. To Słowo dzisiaj także chcesz posłać i posyłasz, ale spraw, abyśmy nie byli ślepi i głusi, abyśmy nie byli zamknięci, lecz byśmy dzisiaj otworzyli nasze oczy i uszy i serca. Duchu Święty, pomóż nam. Amen. Jest tu kilka terminów, może od nich by warto było zacząć. Przypomnę, że hevel, czyli to, co się tłumaczy najczęściej jako marność, może być tłumaczona także w różne sposoby, w różne inne terminy, w tym między innymi jako mgła, ulotność. Dlatego można ten tekst zacząć od takiego zdania. Jest taki powiew, który się dzieje na ziemi, powiew, taka ulotność. Hevel to jest coś takiego, jakbyś rozsypał mąkę na dłoni i zdmuchnął. Hevel to jest coś takiego, jakbyś rzucił kamień do wody i widział kręgi, ale za chwilkę ich nie będzie i wydadzą ci się złudzeniem. Jest jakąś rzeczywistością, to nie jest tak, że jest nicością. Jest czymś, co zostało ograniczone przez czas. Hevel to brak stałości, to brak gruntu, to brak fundamentu. To jest coś, na czym nie możesz się oprzeć. Tyle razy się zawiedliśmy w życiu. Tyle razy doświadczyliśmy, że nie można zaufać do końca. Że to, co nam się wydawało takie stabilne, takie pewne, zawiodło. Wszystko to, co nas otacza, jest właśnie czymś takim. I kaznodzieja Kohelet powie, tylko Bóg jest stałością i fundamentem. Dlatego zgadzamy się, zgadzając się z tym, co mówi Jezus Chrystus. Kto zbuduje na tej skale, na Chrystusie, na Jego Słowie i na Ewangelii swoje życie, nie zawiedzie się na wieki. Amen. Hevel. Jest także słowo Tzedikim. Śpiewaliśmy przed chwilką Avinu Malkeinu. Tzedeka Vaheset. Czyli daj nam, spraw nam sprawiedliwość. Sprawiedliwość i miłosierdzie. Nie mamy tego. Nie mamy tego wśród nas, siostry, bracia. To nie jest tak, że staramy się być niesprawiedliwi. Staramy się być dobrzy. Ale odkrywamy w najgłębszych pokładach naszego serca, że jakbyśmy się nie starali, nie jesteśmy sprawiedliwi. Nie możemy być fundamentem żadnej sprawiedliwości. Nie możemy oprzeć na żadnej sprawiedliwości. Kiedy słyszę kogoś, kto współczuje pszczołom, a nie współczuje nienarodzonemu dziecku, to myślę sobie, nie ma. Nawet współczucia nie potrafimy okazać. Kiedy myślę o miłosierdziu, wiem, jak bardzo jest potrzebna życzliwość, jak bardzo jest potrzebna wzajemne zrozumienie i to miłosierdzie. I tego też nie możemy znaleźć. Nie ma w nas. Śpiewaliśmy Ein Banu Masim. To po hebrajsku jesteśmy
bez uczynków. Nie ma w nas żadnych rzeczy, które mogłyby się Tobie, Panie, spodobać. Możemy sobie zadać pytanie, jeżeli jesteśmy takim pustym naczyniem, w którym nie ma nic, co mogłoby być Panu Bogu się podobać, to dlaczego w ogóle się nad nami zlitował? Nad takim pustym naczyniem, w którym nie ma nic dobrego, a nawet w którym jest tyle zła i takiej obrzydliwości. Co On takiego zobaczył we mnie, w Tobie, w człowieku, w bezdomnym, w pijaku leżącym na ulicy, człowieku, który jest samotny zupełnie. Co On takiego zobaczył w człowieku, że powiedział, że dlatego warto posłać własnego Syna na śmierć krzyżową? A coś takiego zobaczył w tym pustym naczyniu. Sprawiedliwość. Nie mamy jej, ale błagamy, aby Bóg ją nam okazał. Aby Bóg nam ją dał. Jest przeciwieństwem bezbożności. Bezbożność. Bezbożność i sprawiedliwość. Ten tekst, kiedy na niego patrzę, myślę sobie, Panie Boże, jak to się ma do niedzieli palmowej? Taka uroczysta i piękna niedziela, która poprzedza ważne i najważniejsze niedzielę wszystkich niedziel, czyli niedzielę paschalną, niedzielę wielkanocną. Powinniśmy czytać o osiołku, którym Pan Jezus jechał, i powinniśmy rozmyślać nad tym, jak cudowny był ten dzień, kiedy ludzie zobaczyli w Chrystusie Zbawiciela i wołali Hoszjana. Zamiast tego Pan Bóg nakłania moje serce, bym się zwrócił do tego tekstu z Koheleta i zobaczyłem, że to jest absolutny strzał w dziesiątkę, to co on pokazuje. Absolutny strzał w dziesiątkę. Dlaczego? Mówi tak, popatrz. Istnieje taki Hewel na ziemi, w niebie nie, ale na ziemi taki istnieje, że jest ktoś sprawiedliwy, któremu się odpłaca, jakby był bezbożny. Czy może być bardziej wielkanocny tekst, siostry i bracie? Czy może być bardziej wielkopiątkowy tekst? Jest ktoś na ziemi, kto jest sprawiedliwy, jest jeden, któremu odpłacono jak bezbożnemu. O kim tu mowa? No dobra, a teraz pójdźmy krok dalej. I są tacy bezbożni, którym się odpłaca, jakby byli sprawiedliwi. I o kim tu mowa? Bezbożni. Nieprawi. Niegodziwi. To są terminy, które określają człowieka, który jest w grzechu. Który nie postępuje zgodnie z Bożymi normami, zasadami, wartościami. I Bóg powinien takim ludziom odpłacić pięknym za nadobne. Za grzech i bezbożność, za niegodziwość i niesprawiedliwość powinien wszystkich tych łotrów wrzucić na samo dno piekła, a zamiast tego odpłaca im sprawiedliwością. Czy możemy powiedzieć, że Kohelet to ktoś, kto przestał obowiązywać, od kiedy mamy Ewangelię? Jest bardziej aktualny, niż może nam się wydawać. Dobrze. To teraz, żeby jakoś kontynuować w tempie, chciałbym Was zaprosić do pewnego opowiadania o bracie Koheleta, o Ablu. Taki jest bowiem tytuł. Znamy wszyscy tę historię, ale musimy ją przeczytać. Będzie trochę w innym tłumaczeniu, pozwoli nam się trochę tak rozbić w naszym takim myśleniu standardowym. Czytamy tak. Adam zbliżył się do swojej żony Ewy, a ona poczęła i urodziła Kaina. I rzekła, albo dokładnie krzyknęła: nabyłam mężczyznę od Pana. Albo kupiłam, bo tam jest takie słowo. Kupiłam mężczyznę od Pana. Szczęśliwa kobieta. Potem urodziła jeszcze jego brata, Abla. I tu nie krzyczała i nie powiedziała, dlaczego Abla. Ot, po prostu kupił brata, jeszcze jego Abla. A Abel pilnował trzody, Kain zaś uprawiał rolę. I stało się po pewnym czasie, że Kain przyniósł ofiarę Panu z owoców ziemi,
Abel zaś przyniósł pierworodne ze swojej trzody i z ich tłuszczu. I spojrzał Pan na Abla i na jego ofiarę. A na Kaina zaś i na jego ofiarę nie spojrzał. I rozgniewał się Kain bardzo i sposępniał. Tam jest napisane, spuścił swoją twarz tak ku ziemi. Chodził taki po prostu przybity, przygnębiony. Ale nie tylko taki był smutny, ale był wściekły. Bo tam jest takie, tam są takie odcienia. Wściekły, zagniewany, obrażony. Jak on tak mógł? Tego mojego brata ofiarę przyjął, a moje nie. Jak on tak mógł? Był taki wściekły w tym sensie. Pan zapytał Kaina, dlaczego jesteś taki rozgniewany i dlaczego sposępniałeś? Czy nie jest tak, że jeśli będziesz dobrze postępował, będziesz miał pogodną twarz? A jeśli nie będziesz dobrze postępował, pamiętaj. Pamiętaj. U twoich bram czai się grzech. I chce tobą zawładnąć, a to ty masz nad nim panować. Kain pokłócił się. Dosłownie tam powiedział coś bratu. Dosłownie tak, ale tak możemy przetłumaczyć. Kain pokłócił się z bratem swoim Ablem, a było to, gdy przebywali na polu. I powstał Kain przeciw Ablowi i zabił go. I Bóg zapytał Kaina, gdzie jest Abel, twój brat? A on odpowiedział, nie wiem, jestem stróżem mojego brata? I rzekł mu Bóg, coś ty zrobił. Coś ty zrobił. Krzyk krwi twojego brata woła do mnie. Dalszy dialog jest trudny, bo mówi o trudnych rzeczach. Przeklęty jesteś na ziemi, która otworzyła swoje wnętrze, swoje łono, by przyjąć krew twojego brata, przelaną przez ciebie. Gdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użyczę ci więcej swojej siły. Ta ziemia nie użyczy ci siły. Nie da ci mocy. Ta ziemia nie da ci wsparcia. Nie będzie dla ciebie fundamentem. Czym będzie? Hewel. Będziesz teraz na niej tułaczem i zbiegiem. Wtedy Kain rzekł do Pana, wielki jest mój grzech do dźwigania. Oto wypędzasz mnie dzisiaj z tych pól i przed obliczem Twoim mam się ukryć i będę tułaczem i zbiegiem na ziemi, a każdy, kto mnie spotka, może mnie zabić. Rabini tłumaczą te przeklęty jesteś, w ten sposób będziesz przeklęty bardziej niż ta ziemia. Ta ziemia była przeklęta, kiedy Pan Bóg po grzechu Adama powiedział, że ziemia będzie rodzić osty i ciernie. A Bóg mówi do Kaina, mówi, a ty będziesz bardziej przeklęty niż ta ziemia. To znaczy będziesz rodził jeszcze więcej ostów. I jeszcze więcej kamieni. I jeszcze więcej chwastów. Jeszcze więcej niż ta ziemia. A w innym miejscu, gdy czytamy, że będziesz tułaczem i zbiegiem, nieraz mówi się tułaczem, wędrowcem. Ale też kiedyś dostałem od was w prezencie, o kochany zboże, Tore Pardes Lauder. Nie wiem, czy pamiętacie. To 5 tomów takiego komentarza żydowskiego. I tam przeczytałem, że to będziesz niespokojny i osamotniony. Będziesz zawsze niespokojny i będziesz zawsze samotny. To są teksty, które wiążą się z rozmyślaniem nad Niedzielą Palmową i już wyprzedzając nad Wielkim Piątkiem. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili, jaki jest związek między kaznodzieją Salomona, między Koheletem, a tekstem, który przed chwilką przeczytaliśmy, bo można by sobie zadać pytania i powiedzieć, człowieku, ale dlaczego powiązałeś te rzeczy? Jest pewien powód. Chcecie poznać? Hewel to w języku hebrajskim 3 literki, bo Żydzi nie używają samogłosek, tylko spółgłoski. Jakie to spółgłoski? No, to jest H, tak? To H, które tam stoi z prawej strony.
Trzeba było na czerwono zaznaczyć, na niebiesko to by było widać. W, czyli nie ma E, bo nie, nie ma samogłosek. I L. Lamet. Trzy literki. To jest Hevel, czyli no właśnie, mgła. Na przykład w Kohelecie, jak czytaliśmy, przepraszam za hebrajski tekst, w Kohelecie 8 rozdziale, jak przed chwilką czytaliśmy, to tak to Hevel się pojawia. Tak? Czytamy tutaj potąd Jesz, Hevel, Asher, to Asher, które widzicie tutaj na stole komunijnym, to samo Asher jest, nie? Nesha, Al, Haarec, Asher, czyli że jest ta taka marność, tak, że widziałem to na ziemi, to co się dzieje na ziemi. I tutaj jest to słowo Hevel, ono jest tak zapisane. I w ten sposób, tak? Tylko to byśmy tak czytali. I dobrze, krótki kurs gramatyki hebrajskiej. Możecie powiedzieć, zupełnie zgubił wam pastor. Krzysiu, a ty się nie ociągaj, tylko biegnij. Drugie słowo to Abel. Abel zapisuje się w taki sposób. Czyli przy pomocy ch, które jest w tym wypadku... Nie, ono właśnie jest, ono jest głosowe, je słychać, ale w naszej transkrypcji jest Abel, ale tak jak w naszej transkrypcji jest Alleluja, ale Żydzi mówią Halleluja. Dlatego my śpiewamy Halleluja i Żydzi mówią Habel, jeśli byśmy tak powiedzieli, a nie Abel. Ale, że to B jest bez kropeczki, czyli jest pojedyncze, to to jest W. Taka jest zasada. A więc nie Havel, tylko nie Habel, tylko Hebel, tylko Hebel. Hebel. I tak mamy na przykład w Księdze Rodzaju, kiedy czytaliśmy o Adamie i o tym, jak się urodził Kain, a potem jak w wierszu drugim urodził się Abel, jest napisane i znowu ona urodziła i brata Kaina Abla, a Abel, zobaczcie, czy jest jakaś różnica między tym zapisem, a tym zapisem? Nie, nie, bo nie ma, bo to jest to samo słowo. Dlatego Żydzi nie tłumaczyli tego, bo jak mówili, kiedy się urodził Kain, to mówili Kain to dlatego, że matka krzyknęła, kupiłam od Pana mężczyznę. Dosłownie tak krzyknęła. Kupiłam od Pana mężczyznę. Nie wiem dlaczego i jaka transakcja i zostawmy to, bo to jest sam w sobie bardzo ciekawe i przedmiotem bez wątpienia do rozważań, może także na kobiałkowych, ale to zostawmy kwestię. Bo kiedy ona powiedziała Kain, to musiała wytłumaczyć znaczenie, bo ono nie jest wprost. Ale kiedy powiedziała, że urodził się drugi, to nie tłumaczyła, bo to był Hevel. Ponieważ nasze Abel po hebrajsku wypowiada się Hevel. I wszyscy wiedzą, że drugi syn miał na imię marność. Dym. Mgła. Nicość. Dlatego nam ten Hevel pasuje do naszego rozważania z Koheleta. Siostry, bracia, musimy się streszczać. Wy nie, ja. Gdy się przyglądamy różnym komentarzom, to chcę powiedzieć, że możemy na tę historię o Kainie i Ablu popatrzeć w tak, jak się uczy dzieci w szkółce, jak czytałeś sobie, będąc małą dziewczynką, tu się patrzę w stronę małych dziewczynek, które urosły, już nie są małymi dziewczynkami, jak mamy wam czytały, może czytały już później Biblię dla dzieci, gdzie zawsze na pierwszych stronach tej Biblii dla dzieci występuje ta historia o Kainie i Ablu, w którym Kain jest dobrym, złym bratem, a Abel jest takim dobrym bratem. Żydzi wyjaśniają ten tekst również w ten sposób. Nie wiem, czy by się wam podobał taki sposób wyjaśniania. Mianowicie, że Kain i Abel to nie są dwaj bracia, tylko dwie części każdego człowieka. Możemy się z tym nie zgodzić. Biblia mówi, że są po prostu dwaj bracia. Ale ci bracia to są przeciwności. Kain jest osobą, która jest pierworodny, mocny, silny.
Jak się urodził, to matka krzyczała z radości, że ma pierworodnego syna. Został po ojcu rolnikiem, czyli kimś, kto ciężko pracował, kimś, kto był fundamentem domu, kimś, kto zajmował się wyżywieniem rodziny, kimś, kogo cechą i celem było to, by utrzymywać dom. To jest rolnik. Kiedy przyszedł na świat Abel, to dali mu pasać owce. Pamiętacie, to nie jest zajęcie specjalnie wymagające, przepraszam wszystkich pasterzy owiec. To mówię nie z doświadczenia, ale z przeczytanej lektury, która mówi o, na przykład o Dawidzie. Kiedy był, przyszedł Samuel, prorok, do rodziny Isajego i zapytał się o synów, to mu Isaj przedstawił wszystkich synów i powiedział, to są moi synowie, którego z nich będzie namaszczał na króla. I Samuel się patrzył i powiedział, nie ma, ty masz jeszcze chyba jednego. Nie mam, to są wszyscy. Nie, chyba masz jeszcze jednego. Nie pamiętam, tyle tam tych dzieci. Musisz mieć, bo to nie... A ty, jednego mam, ale on pasie owce. To w znaczeniu taki, wiesz... To z niego nic takiego specjalnego. Tamci to tacy rośli porządni, wiesz. No, jak macie co najmniej. A ten taki mały pokurcz, który lata gdzieś i nie bardzo, z niego specjalnie pożytku nie będzie. I na to Samuel mówi, a weź go zawołaj. No to dobra, no, chodź ty, jak ty masz na imię. Przyszedł Dawid, młodzieniec rumiany lub dosłownie rudy, więc nie dość, że jak mówią nieszczęścia chodzą barwy. Rudy młody człowiek przyszedł i Samuel nagle mówi, ty, to ten jest tym, którego Bóg sobie upatrzył na króla. Ja się zastanawiam, co reszta braci pomyślała wtedy. Co pomyślał sobie Kain, kiedy przedłożył Bogu ofiarę, złożył mu snopki, takie, wiecie, przewiązane snopki zboża. Pewny, że się Panu Bogu spodoba. A ten jego brat, taki trochę mało rozgarnięty, zresztą drugi, zawsze będzie drugi. Mało rozgarnięty i jeszcze na dodatek drugi. To w Biblii zawsze jest synonim. Pamiętasz, kto był synem marnotrawnym? Nie pierwszy, tylko drugi. I ten drugi, myślę, był traktowany jak drugi. Nie chcę rozwijać tutaj żadnej parapsychologii robić. Chcę powiedzieć tylko tyle. Ten drugi przyniósł Bogu coś, co Bogu się spodobało. I mówiliśmy o tym może kiedyś, pamiętacie, jaka jest różnica. Kain przyniósł to, co miał, co mu zbywało. Jest napisane, przyniósł owoce swoich plonów. Ale Abel przyniósł pierworodnych. Pierworodny. Czyli nie jakieś tam owoce, coś tam przyniósł, bo każdy może coś tam przynieść, ale on powiedział tak, to co pierwsze od Boga dostałem, to co pierwsze przyszło na świat, to oddaję. I Pan Bóg powiedział, a tak to rozumiem. I wystawiony został Kain na ciężką pokusę, bo teraz on jest drugi. Kain jest doskonały, Kain jest wspaniały, Kain jest rozgarnięty, Kain jest naprawdę perfekcyjny. Kain jest kimś, kto jest na pewno człowiekiem mocnym, silnym. Abel jest przeciwieństwem, jest słaby, samo imię mówi, taki, że się przewróci. A może nieistotny. Mama mu dała na imię nieistotny. Bez większego pożytku. Kruchy, chorowity, słaby. Tak byśmy to mogli powiedzieć. Jako pasterz. Praca niewymagająca. I tego Bóg nagle wyróżnia. I Kain nie może tego znieść. Rodzi się w nim zawiść. Zazdrość. Rodzi się w nim gniew, złość i wszystko to, co rodzi się w człowieku, kiedy nagle okazuje się, że zawsze był taki ładny, okrąglutki. Jak,
A teraz nagle okazuje się, że ktoś jakąś wadę w nim znalazł, coś nie jest tak ekstra. I co wtedy? I wtedy on zaczyna traktować to jako osobistą wojnę z Panem Bogiem. W tej wojnie z Panem Bogiem, bo to jest walka między nim a Panem Bogiem, brat stanął mu na drodze. I ta historia opowiada właśnie to, co czytaliśmy. Ta historia mówi coś okropnego. Mówi, może nie tyle, że on go zawołał. Niektórzy tak by to w naszych Bibliach jest tłumaczone. Tam jest napisane raczej tak. Kain się pokłócił ze swoim bratem, a było to, gdy przebywali na jednym polu. Ponieważ na polu gniew. Na polu gniew. I sprawiedliwość nie mogą iść w parze. Muszą się pokłócić. Kain zabił brata. Bóg uprzedzał Kaina. Mówił mu. Taki dialog z nim przeprowadził, którym właściwie jest monologiem, bo zadał Pan Bóg pytanie, dlaczego jesteś rozgniewany? Dlaczego jesteś taki zły? Dlaczego jesteś taki wściekły? Bóg testuje nas. Ma prawo. Wiesz, jak naczynie wyjmujesz z pieca, naczynie gliniane wyjmujesz z pieca, to je oglądasz. Pukasz. Sprawdzasz, czy nie jest pęknięte. Nie możesz bowiem używać naczynia, które jest wadliwe, nalejesz zupę i się rozpadnie. Więc sprawdzasz, pukasz. On coś takiego robi z tobą, ze mną, z każdym z nas. Ma prawo? Ma prawo? Bo jest naszym Bogiem, naszym Stwórcą. Pozwolisz mu na to, by cię sprawdzał? Pozwolisz na to, żeby ktoś okazał się lepszy od ciebie? Ten słaby, ten gorszy, ten drugi? Żeby ten drugi okazał się od ciebie lepszy? Pozwolisz mu na to? Pozwolisz na to, by wynieść tego drugiego nad ciebie? Pamiętacie, co Paweł mówi? Jedni drugich uważajcie za wyższych, lepszych od siebie. Jedni drugich uważajcie za lepszych od siebie. Bo tam, gdzie uważamy siebie za lepszy od innych, tam zawsze jest gniew, złość, tam zawsze jest nieprzebaczenie, tam zawsze w nas wzrasta frustracja. Bóg mówi, prosta sprawa, patrz na drugiego człowieka, patrz na brata szczególnie, na siostrę, jako na kogoś, kto jest od ciebie lepszy. Wtedy nie będziesz miał problemu z zazdrością, z zawiścią, z tym, co cię będzie tam w ciemności gnębić coraz bardziej. Jak on mógł tak zrobić? Niby Bóg. On nie wie, że ja jestem najlepszy. Czytamy o tym i Bóg stawia pytanie. Dlaczego jesteś rozgniewany? I to pytanie też stawia nam. Dlaczego jesteś rozgniewany? Dlaczego się złościsz? Dlaczego się gniewasz? Jaka jest prawdziwa przyczyna twojego gniewu? Jak to jest? I odpowiada na to pytanie, bo mu Kain odpowiedzi nie dał. Mówi, czy nie jest tak, że jakbyś dobrze postępował, to miałbyś pogodną twarz? Bardzo prosta. Tak prosta, że nie wolno jej nawet udzielać takiej rady. Bo ktoś by powiedział, ty nie rozumiesz. Ty nic nie rozumiesz. Ja mam powody, dla którego wyglądam, jak wyglądam. To znaczy, ludzie mówią nieraz, że do 40 to człowiek wygląda tak, jak sobie rodzice zapracowali. Natomiast po 40, tak jak ty sobie na to zasłużyłeś. No już tak wyglądasz, bo na to pracowałeś. Chcę powiedzieć, siostry, bracia, właśnie w ten sposób. Dlaczego tak wyglądasz? Nie wolno udzielić takiej odpowiedzi nikomu, że dlatego, że coś w twojej duszy nie gra. Ale my chcemy taką właśnie odpowiedź usłyszeć. Musimy ją powiedzieć dzisiaj. Że nasze frustracje, nasza ciemność, która w nas zaczyna coraz bardziej nas ogarniać, to właśnie powoduje, że nasze oblicza robią się coraz bardziej posępne. Robimy się coraz bardziej złośliwi i coraz bardziej nieprzyjemni. Dlaczego? Bo nasze dusze zostają zarażone. Czym? Gniewem, złością, zawiścią, zazdrością, wszystkimi tymi elementami, do których mamy prawo, bo my wiemy przecież, że ci inni są źli, gorsi. Dlaczego Bóg ich nie pokarał, nie zniszczył, nie zabił, a nawet ich ofiarę przyjął? Przecież co, on nie rozumie? On mówi,
Jeśli byś dobrze postępował, miałbyś pogodną twarz. I prosta recepta. Podoba się wam taka? Mi bardzo. Naprawdę mi bardzo. Ja wiem, że po mnie widać jak na tablicy. Ludzie nieraz mówią, ty coś z tobą jest nie tak. Ja mówię, co, ty wszystko w porządku, widzę. I koniec. No przecież nie będę się kłócił z faktami. Przecież fakty się mylą. Nie, najczęściej tak jest. Widać po mnie. Widać po mnie złość, gniew. Taki jestem, niestety mało potrafię ukryć emocje. Stąd łatwo mnie rozpoznać, widzieć, słuchaj, coś ci się dzieje. Nie wiem, czy tak możecie, czy taka jest prawda, czy ja tak myślę o sobie, że... Ludzie, na was można polegać jak na zawiszy. Mieliście powiedzieć? Tak, tak. Jeszcze raz, mieliście powiedzieć? Resztę wytnij. Chciałbym powiedzieć tylko, że są tacy ludzie, po których widać. Ja myślę, że po większości z nas widać, tak? Po was widać. Jak kogoś z was znam, choćby trochę bliżej, to widzę, czy jesteś zły, czy jesteś zmęczony, czy widzisz na oczy, czy nie widzisz. To bardzo prosto zobaczyć. Popatrzeć się wystarczy na oczy. Nie chcę powiedzieć tylko, że oczywiście wszystko jest na pewno bardzo skomplikowane. Są różne przyczyny naszych złych stanów. Są oczywiście i przyczyny somatyczne, są przyczyny jakieś chorobowe. Możesz się źle wyglądać, ponieważ po prostu nie dlatego, że jest jakiś grzech, tylko jakaś choroba jest. Taka jest też prawda. Stąd oczywiście nie można tak prosto powiedzieć, Pan Bóg może, bo On wie, czy to w tobie siedzi choroba, czy gniew. Ale weźmy to pod uwagę. Bierzmy to pod uwagę, żeby pamiętać, że na naszej twarzy odbijają się nasze emocje i ludzie to widzą. Chodzimy posępni, smutni, jeśli mamy powody, tak? Jeśli ta posępność i smutność wynika z faktu, że doświadczyłem, jaki jestem słaby, jaki jestem hevel, to może i dobrze. Ale jeśli ona wynika z tego, że ja nie mogę przyjąć, że ty jesteś hevel, że domagam się od ciebie doskonałości, od siebie nie, ale od ciebie tak. Ty musisz być doskonały. Ty nie możesz mnie zawieść, bo jak zawiedziesz, to mam powody, by się na ciebie słusznie gniewać i powiedzieć w całemu światu i Panu Bogu. Bóg mówi tak dalej, a jeśli nie będziesz dobrze postępował, to pamiętaj, u twoich bram czai się grzech i chce tobą zawładnąć. Tam jest taki obraz w tym tekście, którego może nie odda się tak po prostu literami, ale on mówi tak, przy bramie łasi się grzech. Łasi się grzech. On się tak łasi, że taki milutki, milutki. Tylko weź go do domu, to się nagle okaże, że jak ci nagle na pierś skoczy i pochłonie, to potem to nie ty, nie on będzie się łasił, tylko ty do niego będziesz się łasił. Zmieniają się zasady. I my wiemy, że to jest prawda. Dlaczego to wiemy? Ponieważ tego doświadczyliśmy. Ponieważ doświadczyliśmy tego, że grzech się łasił, łasił i wyłasił. A teraz my się do niego łasimy. I łasimy się do niego, bo nas opanował. To jest kondycja człowieka po Edenie, po katastrofie w raju. Taka jest kondycja w Edenie. Ale Bóg mówi tak. To nie jest tak, że on będzie że ty nie masz nad nim mocy. Możesz nad nim panować. To możesz nie oznacza jednak, że musisz. To możesz oznacza pewną warunkowość. Czy chcesz po pierwsze, tak? Czy ci wygodnie jest, żeby powiedzieć nie mam siły? Bo tutaj Bóg nie mówi, słuchaj, nie masz siły. Bóg nie mówi, wiesz, taka karma twoja, nie masz wyboru, musisz grzeszyć. Bóg mówi, możesz panować. Nie musisz. Możesz panować nad nim. I pytanie jest takie, czy ty chcesz, czy wolisz się usprawiedliwić i powiedzieć, że nie? I widzisz, Bóg prowadzi dialog z Kainem. Kain w tym dialogu nie uczestniczy. To jest taki monologizujący dialog. Ponieważ Bóg mówi Kainowi pewne rzeczy, Kain milczy, a w nim wzrasta co? Gniew, frustracja. Po rozmowie z Panem Bogiem wzrasta w nim frustracja. Kiedy Bóg mu to wszystko powiedział, że słuchaj, grzech się łasi, uważaj na niego, on u bram stoi, łasi się, uważaj, bo on chce cię pochłonąć, uważaj. To czytamy, że on tak uważał, że na dzień dobry, czytamy, pokłócił się o coś z bratem.
O co można się pokłócić z bratem? Marku. O wszystko. Dziękuję. No prosta odpowiedź. Markiem to tak. Z bratem można się pokłócić o wszystko. Jeśli człowiek ma kłótliwą naturę na dodatek, albo jest głęboko zraniony, to wszystko może odczytywać jako powód do wojny, tak? Casus belli. Wszystko jest przyczyną do wojny. Czy to ktoś miło, czy nie miło się uśmiechnął, bo miło się uśmiechnął, to znaczy, że jest mu miło, tak? A nie powinno, bo przecież widzi, w jakim jestem stanie, powinien uszanować i też być mu niemiło, a mu jest miło, czy jest niemiło, a ja jestem właśnie w innym stanie. To o wszystko może się pokłócić. Jakby Kain nie potrzebował specjalnie jakiegoś tam tego. On po prostu coś wyszło. Każda rozmowa może być przyczyną do wojny. Chcę powiedzieć, ludzie mogą tego nie zrozumieć, póki nie wejdą w związek małżeński. Każda rozmowa może się skończyć katastrofą, wojną i wszystkim dramatycznym. Młodzi ludzie teraz przed ślubem się zastanowią dwa razy, czy oni na pewno chcą. Chcę zapytać, czy to jest prawda, że każda relacja, bliska relacja jest naznaczona takim piętnem, że no, staje się przestrzenią, w której możemy się pokłócić. I mądrość polega w relacjach z drugą osobą na tym, by pewnych rzeczy nie eskalować, by się na czas wycofać, by nie odpowiadać złym słowem na złe słowo, bo za złym słowem idzie następne i następne. Ty powiedziałaś, ja powiedziałam, ty powiedziałaś, już później nie wiesz właściwie o co chodzi, ale się za to absolutnie na śmierć obraziłaś i przez tydzień nie rozmawiałaś. Proszę? Nie no, mężczyźni się nie obrażają. Widzisz, co pokazuje, że jednak nie do końca jesteś mężczyzną. Nie znasz nas, Grażynka. My się nie obrażamy, my się słusznie gniewamy. A to nie jest to samo. A to nie to samo. To nie to samo. Zabił go. Po prostu go zabił. Zabił Hewel. Po co taki Hewel w domu? Taka marność, po co? Nic z niego nie ma. On jest pasenia owiec, co sobie poradzimy bez owiec. Po co taki Hewel? Po co człowiekowi słabość? Po co ci słabość? Chcesz się z nią rozprawić. Chcesz być mocny, silny, doskonały, perfekcyjny, idealny. Taki chcesz być, prawda? Słabości jest niepotrzebna. Hewel? Hewel można zabić. Ale wtedy jesteś winny bratobójstwa. W tej historii są dwaj bracia. Kain i Abel. Którym jesteś? Ja mam na imię Kain. Mam na imię Kain. Jezus mówi, że jeśli jest napisane nie zabijaj, ale jeśli się gniewasz na brata, to już jesteś winny. A ile razy ja się gniewałam na brata? A jeśli komuś powiedziałem, ty pustaku, bo tam jest napisane głupcze, ale w znaczeniu, kiedy o kimś tak pomyślałem, a ile razy o kimś tak pomyślałem? Z taką, niekoniecznie musiałem powiedzieć, głupi, tak? Mogłem pomyśleć sobie z takim poczuciem wyższości, że ktoś jest idiota, jest debil. Głupi nie powiedziałem. Idiota i debil, tak? Pustak, ale nie głupi, bo Biblia zabrania mówić głupi. Ale o idiocie i debilu nie mówi, więc... Mam na imię Kain. Ale mój brat ma na imię Abel. To jest imię Chrystusa. On jest Abel. Chrystus. Wiecie? On jest Abel. Miałem taki tekst ładny z Jakuba. Już go nie powiem. Ale Jakub, powiem. Jakub pyta ludzi, bogatych szczególnie, czym jest wasze życie? Pamiętacie? Jest czwarty rozdział. Czym jest wasze życie? I odpowiada na to tak. Jesteście jak mgła, która pojawi się
na chwilę, a następnie znika. To jest dosłownie z Biblii tej przykładu ewangelicznego. To jest ten cytat stąd. Tam jest powiedziane, jesteście jak mgła. Skąd to jest? Z Koheleta. Jakub w Nowym Testamencie powiedział o mnie i o tobie, że jesteśmy jak mgła. To był jeden cytat. Zbliżcie się do Boga, sędziego wszystkich, mówi list do Hebrajczyków, 12 rozdział, do duchów ludzi sprawiedliwych, które już doszły do celu. Zbliżyliście się do pośrednika nowego przymierza, do Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia lepiej niż krew Abla. Jezus ma na imię Abel. On jest heaven. On jest marnością. Możesz powiedzieć w życiu. Jezus jest lepszy niż wszystko inne. Tak. W liście do Koryntian jest napisane tak. Patrzą się na niego Żydzi i mówią zgorszenie. Patrzą się na niego Grecy i mówią głupota. Ten wasz Jezus, głupota. Dla ludzi on jest słaby. On poniósł śmierć. On dał się zabić. Kim jest Jezus? Człowiekiem, który poniósł porażkę. Dla ludzi. Może dla ciebie był kiedyś taki. Może ty nie brałeś go pod uwagę. Myślałeś, że sobie poradzi sam, że ty jesteś świetny, silny, zdolny, mądry, najmądrzejszy. Już lepszego nie ma. Ale masz na imię Kain. Odpowiadasz za śmierć Abla. Taka jest ta historia. Śpiewamy, to nie gwoździe cię trzymały. Będziemy to śpiewać w piątek. To twój grzech. To nie inni są winni twojej śmierci. To ja jestem winny. Piotr powie to w kazaniu do Żydów. Na początku powie tak. To wy ukrzyżowaliście Mesjasza. I to wy, to ty, to ja, to my. To myśmy ukrzyżowali. Wiesz, to ja mam na imię Kain. Abel to mój brat, który wygląda na słabego. Można go pobić, można mu nałożyć koronę na głowę, można go zbić kijem, można z niego żartować, szydzić, pluć na niego, można mu włosy wyrywać z brody, można z nim zrobić to, co się chce, bo jest hewel. Ale myśmy rozpoznali, że jeśli my jesteśmy mgłą, na chwilkę się pojawiającą we wszechświecie, to Jezus Chrystus jest mocą Bożą. Wczoraj, dziś i na wieki. Jezus Chrystus jest fundamentem. I chociaż ty możesz myśleć o sobie, że jesteś absolutnie zdolny do tego, by sobie poradzić, to chcę powiedzieć tak. Staniesz kiedyś przed takim murem, którego nie przeskoczysz. Będziesz bił tak głową mocno, że wydaje ci się, że już mocniej nie można, a go nie rozbijesz. Bo tam, gdzie wydaje się człowiekowi, że jest taki mądry i że sobie jakoś poradzi, tam prędzej czy później staniesz przed kompletnym murem i będziesz musiał się poddać albo zwariować. I przed tobą staje Chrystus. I mówi, oddaj mi wszystko. A ty możesz powiedzieć, kto ty jesteś? Co ty możesz? Żyd sprzed 2000 lat. Ale on ma wszelką moc. Tylko czy mu zaufasz? Czy zechcesz oddać mu te wszystkie swoje perfekcje i doskonałości? Czy zechcesz mu powiedzieć, że ponad siebie i swoje życie bardziej chcesz jego i jego życie? Czy jesteś gotowy? Czy możesz oddać Chrystusowi siebie? On był gotowy. Oddał siebie. Dzisiaj twoja kolej.
Zapraszam Was, siostry i bracia, do rozmyślań na Wielki Tydzień. Domyślam się, że to jest taki czas refleksji i każdy z nas go będzie przeżywał po swojemu, ale przeżywajmy. Czytajmy Słowo, rozmyślajmy. To nie jest tak, że Wielki Tydzień, jak tego nie zrobisz, to zgrzeszysz. Ale Kohelet mówi, lepiej iść do domu żałoby, niż do domu wesela. Więcej się tam nauczysz. Czytaj więc więcej w tym tygodniu, jeszcze więcej Biblii. Czytaj opisy, czytaj teksty, psalmy, cokolwiek chcesz, ale czytaj. A może będziesz mógł zobaczyć, że to, co jest perfekcyjne, ten Kain, to on jest Hebel. A ten Abel, to nie jest taki Hebel. Nie taki. Amen. Thank you.